Halo, halo, cześć, dzień dobry, witamy was ten deszczowy dzień w GTA 5 Online. Jest ze mną oczywiście Madzia. Jestem. I Tomek. Jestem, intro. Ojej, jaki ASMR tu leci. Słuchajcie, wybaczcie nam, że GTA pojawia się w kratkę, ale mieliśmy... gigantyczny problem z jednym panem, który bije kobiety. Co ze mną? I słuchajcie, dzisiaj będziemy dalej kontynuować swoją misję, więc ja tutaj zaczynam, zanim się tutaj jakieś dziwne rzeczy porobią. Przestań je bić. Piarzu? Tomek. Bo się pogniewamy. Ostatnia misja jaka była? Pamiętacie? Nie pamiętam. Tirem. Komunikacja satelitarna. No weź mi w jaja. Czyli dzisiaj zabieramy się za Seul w San Andreas, moi drodzy. A ty biczulo, ej. Także co wy tam robicie? Ale oberwiesz. Wiesz, to by znalazłam. O proszę. Zostaw mi moje pieniądze, ty. Jak dobrze. Dobrze. Wysyłam wam zaproszenia, moi drodzy. Dobrze. Ty zaproszenia, chcę mi oddać. Ty jesteś. Tej sesji. Tak, a my wam oczywiście, słuchajcie, przypominamy o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnijcie na wszystkie social media, na nasze Twitche, Discordy i inne rzeczy. I oczywiście gdzie? Na G2A. Tak, na G2 też was zapraszamy, bo tam często fajne promeczki. Więc moi drodzy, dzisiaj zabieramy się za misję Seul w San Andreas od Lamara. Posłuchaj, ty mnie wreszcie... Co? A. No, posłuchaj ty mnie wreszcie, uważnie. Ceny paliw. Wiadomo, że idą w górę, nie? Zrobimy na tym interes. Pojedziesz na stację benzynową w małym Seulu. Zgarniesz cysternę, którą właśnie wyładowują. W tym czasie twój kumpel LD znajdzie na towar kupca. Odstaw cysternę do mnie, to coś ci z tego skapnie. Proste jak drut. Jak drut. Jak u mamy. Śmierć ale którym. Z tymi cenami to trafili akurat. No w sumie tak trochę pod obecną sytuację na rynku paliw. Już tak się nie mogę ułożyć. I teraz mam jedną piosenkę w głowie, która nie chce mi wyjść absolutnie z głowy. Nie? Ja chciałem ją zanucić, ale... Tini wini. Tyry, tyry. A ty tam jak nie... Pochwalić moją nową stylówkę. Mogę jechać, czekaj, prowadzić. Ale nie, ja mówię, że ty swoim nie jedziesz? Jedziemy razem. Nie, bo mi ostatnio ktoś zepsuł. A to dlaczego żeś sobie nie odkupił? Bo zapomniałem. No, no to co? To nie sędzę, Tomeczku. Tini wini. I co, żeś na miejsce pasażera? No i dupnął panią. Oj, cicho tam. Chyba i tak. Co? Spalone? To jest mocno wysmażone. Wypieprzaj. To? Co? Uwielbiam TikTok. TikToki są najlepsze. No. O, nic nie zapamiętujesz z TikToków. Ja też przeglądam. Ja czasami potrafię 3 godziny przed snem, nie? Tak. Jeszcze 5 TikToków, nie, jeszcze 2. No! Nie, jeszcze 15. Dobra, to do pudo. To daleko. A dobra, to o równej pójdę spać. Mhm. Tam, to niestety tak działa. To ja głównie spędzam wtedy czas na tym i odklikuję, co mnie nie interesuje. I nadal mi się pojawiają te same rzeczy. Tak też można. Dobra, kto kradnie? Ja. Ja! Wyjedźcie ku rumom w razie W. Chodź, Tomeczek, ja cię przewiozę. Bo ja coś czuję, że tą cysterną chyba trzeba. Nie. Oho! Strzelają! Tomek? Strzelają! Magda, wchodź! Bo tu nie za bardzo mogę ją wysadzić. Kurwa. No Magda! Kurwa! No wsiadaj! No ty mnie bije, a ty... Było mnie nie wyrzucać z samochodu. No wiecie ja co, ja cię teraz... wyprosiłem. Teraz muszę policję wrzucić szlak. Strzelaj lepiej! Mogę... No chciałem stację wydubalić. Oj pan! Nie, nie skręcaj tu. Magda, to był dawca nerek. A to był droga nerka. Czekajcie, No ej! Odpięliście mi cysternę! To Magda prowadzi, nie ja! Jak się przypina? No musisz jechać dobrze. Ha, nie, ha to był ten. Okej. Okay. To nie ETS. Przepraszam, ślisko. O Jezus. Ale dlaczego wy za mną wjeżdżacie, halo? A co ty robisz? No ja właśnie nie wiem, co ja robię. Próbuję stąd wyjechać. Ale ja nie, muszę wycofać. Cofam, my tam musimy czekać na ciebie. No ja wiem, czekaj. Tam jak helikopter. Ale ja go... No i co mam mu zrobić, no? Czy ja stąd wyjadę? Czy wybuchnę? Ktoś będzie mieć szyberdach w domu. Wy się bijecie z tą policją? Może. Dobra. Co? Z policją? Nie, tak? Teraz już tak. Ale... W ogóle zobaczcie, co tu jest napisane. Put Ron in your tank. Ronald Weasley. Ty gdzie jest mój kursor?
zgubiłam kursor. Ja też go ciągle szukam. Wojtek już jedzie? Ja mam kursora! Tak, jadę. A przy to nie ma kursora. Znaczy jest, celowi. Jak klikniesz w prawym pierwsze. No. No. Osłaniamy cię! Słuchajcie, ucieknijcie policji albo ją wyłączcie, bo... Zadzwoń do tego, do Lestera. Mamy ci wyłączyć, kiedy mamy czy policję? Kobieto, dlaczego ty się rzuciłaś pod koła tak samo jak ludzie w GTA 3? Możesz mi to wytłumaczyć, bo ja nie wiem. Nie wiem, ale Magda, dojechałem do końca. Znaczy, Tomek, dzwoń, bo tu już Słat po was przyjechał. No co wy? No, nie my, nie używaj liczby mnogiej, kiedy Magda prowadzi. Jak wybuchnę... To Magdy wina. Magda jest taka bombowa. Dzwoń do Lestera, no szlak wy to... No i patrz. No i co? Ja im pomogę odjechać. Patera. No i już mnie gonią, no. Ja już nie płacę. To jest droga misja. Czy ja wiem, czy taka droga? Dzwoń. Jak on się bawił? Lester. No dzwonię. I tak lecisz mieszy 200. Na zdrowie. Dziękuję za na zdrowie. O Boże, dzwoni do Lamara. Pomyliłem z Lesterem. Kupiłam Wojtkę. No popieści mnie za sekundę. Co ci się dzieje? No goni mnie kurna 300 policjantów. A nie mogę zmniejszyć no, poziomu no, pościgu. No bo to raz na jakiś czas możesz. Tomek, zadzwoniłam. No to po co robisz mi w stresie ty? No, ale Wojtka gonią, Magda. No to co ja mam za niego zadzwonić? No ale to musiałby ktoś ze mną jechać. Ja mogę zadzwonić, ja chyba nie wiem czy mogę zadzwonić. Ale już czekajcie, bo już mi znikają. Ty dojechałeś, czy znowu gdzieś parkujesz? Nie wiem, to czy... To chowa się przed policją. Nie wiem, chowa się przed policją. Może nie zauważą dużej... Ty! W ogóle Tomeczku nie zauważyłeś, że to jest duża pomarańczowa cysterna. No zobaczyłem, chciałem nią prowadzić, to mi wziąłeś. Trzeba pana się pozbyłem, bo mi fuckersa pokazał. Odjechali. Nie. A czemu to z nas gonią? Bo strzelałeś do osoby w samochodzie. O Boże... Ale mam wrażenie, że chyba nawet w dobrym miejscu jestem. Ej, Lazar, Lester powinien być w ulubionych kontaktach, a nie gdzieś tam na środku listy. Cieszę się, że nie jesteś w online z innymi, bo wtedy miałbyś cały spis ludzi najpierw. Magda, nie mam pieniędzy. Nie, mam pieniędzy. Jak nie masz Tomek. Nie, Magda, nie mogę zadzwonić. Boże, ja stąd nie wyjadę. O Jezu, tylko już pół lepszej. Nie wyjadę stąd. Magda, bo nam dupsko zwoją. Ja pierdzie... Aż dziwię się, że ta cysterna jeszcze nie wybuchła. Mata, dlaczego oni we mnie trafiają w Kurumie? A Madż... Madż w Kuruma? No ma. A szybę ma? A może... Tak. W helikopter, to my. Dobra. Nie, już nie gonią. No oberwał ten kierowca, czy nie? Kierowca? Znaczy helikoptera, a, kierowca. To chyba pilot. A może być pilotka, nie wiem. Pan kierownik. Ej, a dzisiaj szok przeżyłem. Może no. To trochę źle zabrzmi, ale widziałem panią kurier z DPD. Pierwszy raz w życiu widziałem, autentycznie pierwszy raz w życiu widziałem kobietę kuriera. Co? Nie, to ja widziałam kilka razy. Ja nie, pierwszy raz widziałem. Tak samo jak kiedyś mnie zdziwiło na przykład pani, która tramwaj kierowała i takie, o proszę. Wojtek, pociąg. Nie kłam. Aha, jedzie faktycznie. Nie kłam. No, ale zdążyłem. Jest udokumentowane, że ci nie wierzę, co nie? Tak. Zdążyłem. To jest mi przykro. Ale mu się nie dziwię w sobie. O, gwiazdki im migają. Nie rozumiem nikogo. Jezu, kto wolno jedzie. Poczekam, aż pojadą przed górką. No i zaprócili, no i masz. Znaleźli mnie. Nie wierzę, że strzeliłem flarą i goni mnie policja. Od kiedy to flary są za no bo tak to jest teren zabudowany, no. A co mi obchodzi, że to jest teren zabudowany? Gram w GTA, a nie w Simsy. Przepisy... nie w Sims. Ojejku. W Simsy nawet do roboty znikając uciekasz, a nie autem. Słyszymy, że w Simsach 4 nie ma auta. Kupę. Fakty. Chyba, że sobie powiększysz tym kontrol i nawias kwadratowy. A nie w lewo? Nie wiem już, gdzie jadę. Było w lewo, Wojtuś. No, musisz się zabrać. No ale policja mnie goni. Wojtek lubi prawo, lewo. Dobra, rozumiem. Walić to, dzwonię do tego, jak on miał Lester. Ła! My chyba, nie wiem, czy już możemy zobaczyć. Nie wiem, sprawdzę.
A ja sprawdzam. Lester, odbierz to. Nie, nie mogę. Dobra, już. Może wykorzystaliśmy za dużo szans. No to jest cooldown. Na sukces. Oj, to mamy duży cooldown. Dobra, jadę. Dobra, ty musisz dojechać, my nie musimy. A ja w ogóle opony jednej nie mam. Oj, tam masz jeszcze ileś tam. Pozbyć ci jeszcze jednej dla równowagi? Nie. O, dobrze. Ja helikoptera pozbądź, to my. Co mówię do nich? Chcę? Aha, bo was gonią, tak? No. Muchnęłam im jedno śmigło chyba. Takie teeny weeny? Nie mogę w nich trafić. Mamy cztery gwiazdki, czy zaraz będzie gonił nas czoł? Tak, a co? Możliwe. Ja na szczęście nie mam żadnej gwiazdki. Możemy to zmienić, chodź do nas. Tomek. Przepraszam. Bo ja już jestem pod celem. I... No. Aleluja i do przodu. Łatwo. Chyba, że teraz wy będziecie musieli uciec. Nie. Na szczęście zaliczyliśmy. O matko, 16 tysięcy. Ej, 15. Aha, dobra. Zobaczmy. I to muszę pamiętać, dzisiaj jest 15, nie 16. Oj. Dobrze. No. Dobra, pokupujcie sobie i pamiętajcie, żeby dać swobodną rozgrywkę. Oczywiście. Jak zawsze. Swobodna, Tomku. Klikłem. Bardzo dobrze. Umiem. Cieszę się. O matko, jak się szybko załadowało, co jest? Dobra, to jak się załadujecie, to powiedzcie, ja już szukam nam kolejnej misji. Dobrze, okay, proszę pana. Nas nie wiem, czemu zawsze dłużej ładuje. Bo my nie hostujemy. I tym co też tutaj hostowanie też działa jak w tym? Nie, no, chyba nie. Myślę, że tak. Że hostując pierwszy się musi wczytać. Dobrze. Świetnie, mamy misję o bardzo wdzięcznej nazwie, jej nie robiłem jeszcze. Nazywa się Dachowiec. A. O! Wojtku, ja bym chciała zadać pytanie. Proszę, słucham. Jak ci się podoba moja nowa stylówka w grze GTA V? To nie jest taka Cruella Demon. Bardziej jak Malfoy miało być. No, kobiecy Malfoy to tak... Malfoyowa? Malfoica. Dobra, słuchajcie, Dachowiec, misja od Martina. Wszyscy od dawna wiedzą, że FIB podsłuchuje rozmowy telefoniczne, czyta nasze maile oraz powiadamia na Live in Wanderze i Blitterze. Okej, ale okazało się, że czasem rzeczywiście udaje mi się dowiedzieć czegoś ciekawego. Na tyle ciekawego, że sypnę dobrym groszem, jeśli odzyskasz dla mnie te informacje. Zaskocz zespół FIB i dostarcz im dokumenty. Sowicie cię wynagrodzę. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie sowicie. Bo to jest ogólnie misja na 75 poziom, więc ja nie wiem, czy to jak można ją zrobić. Może. Jeszcze nas wykeruje. Ja na to liczę, że Tomek nas kiedyś wykeruje. Zawsze. Tak? Zawsze? No patrz. Chyba sobie to kurde wytatuuję na klacie, wiesz? Dobra. Ej, drugi Wojtko tatuaż. Tak. Tak będzie. Tomek Kerry. Kerry. Dobrze, nie Kary. SM Kerry. Kary to ty zostaw, kary jest dobre. Oj tak, kary to szanujemy. Dobra, widzę, że on tam musi prowadzić kradnie inne auto. Kradnie, że ma gdy auto. Tak. Ty, ale ty z tym baseballem to wiesz co? Tak. Pasuje mi do włosów. Takie trochę 365 sezon drugi. No. Ja nic nie mówię. No bo taka pani z Dubaju. Skąd? Pani z Dubaju. Nie, pani z Los Santos, o. Tytuł odcinka, pani z Los Santos. Ale byłam na tym filmie w kinie i najgorzej widziane 18 zł. No, właśnie życiu. To lipa straszna. Gorsze niż 160. No. 160 było spoko nawet. Znaczy, dupy nie urwało, ale nie było złe, a to podobno jest tragiczne. To takie zbiera recenzje, że... Powiem tak. 360 było fajne, bo oglądaliśmy to razem i to było wtedy śmieszne. Tak. Ja pierwsze 5 minut tego filmu miałam takie, co jest? I już chciałam wychodzić. I, ale później okazało się, że pierwsze pół godziny to było najlepsze w tym filmie. Mhm. Więc wyobraźcie sobie, co było potem. No gdzie jeździsz, pacanie? Nie kleiło do kupy nic. Tak. Ale podobno, nie wiem czy to prawda, ale podobno ten film działał tak, że oni nagrali 4 godziny chyba i oni go skrócili do 2? Ula coś mówiła. Może dlatego się nie kleił. Może w złej kolejności kuźwę sceny porobił.
O! Ktoś się chyba pomylił w Adobe, jak montował. Może. I to nie byłem w końcu ja? Ale jebnie! Nie! No. Dobrze. No pozbyt... A, to jeszcze nie koniec. A, tu jeszcze. A tu jakiś grata zaparkował. Ej, w ogóle patrzcie na tego pana tutaj. Którego? Tutaj. O nie, leży. On wygląda trochę tak, jakby o jakąś żebrał o coś. Nie. Ktoś coś tak nie rozwala czaszka. O, Jezu, ten to już... Kto mi z tą racą? Kto tą racą? Już nie. Ty ja? Może i ja. No, klękać przed panem, kuźwa, tu też. Ej, dokumenty nam uciekają, halo? Co? Gonimy! Dokumenty nam uciekają. O, gonimy. Dokumenty. Za tym samochodem! Ty co wleciał na ulicę, co jest? Nie, to jak na tym, na TikToku. To the saloon! Tak. Jadę. No co? Chyba muszę wysiąść. A bo ty, Magda... Dobra, nieważne. Ja myślałem, że ty ze mną, że to... Nie, nieważne. Ja myślałem, że ty z Tomkiem jeździsz. Aha. A nie ze mną. Wow. To było zresztą niemiłe. Masz jednego pasażera i go nie zauważysz. Tomek! To ten pan. No. Teraz ja. Tomek! Jedź, Wojtek, a nie... Nie da się z nim. No i dlaczego tego pana potrąciłeś? Biedny, jak przekoziołkował. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. Nie mów. No, wiedźmy mu w dupsko. Czy twoje auto pozwalasz? Tak. Dobra. Wojtku? Magdo? Wojtku? Chciałeś przystawiać po imieniu, nie znali się wcześniej? Tak. Wojtku, Magdo? Może nie Małgorzato? Tomku. Tomaszu? O, no i masz. Teraz trzeba tylko Urszulę wywołać. Żeby zaraz nie przyszła i ci nie pizła. Ach, kurna, nie zdążyłem. Dammit. Nie ma. Źle wyliczone. A po co ty tam jedziesz, jak ty nie masz dokumentów? Bo tam mi pokazuje, że mam jechać. Motherfucka. Dla pizzy. Właśnie zostałem nazwany gnojkiem. No widzisz. No szkoda to. A tam szkoda. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Mam głodne jest. Wojtku? Premia za szalony skok. That was calculated. No i gdzie jesteś, Tomek? Dalej przed wami. No chyba nie bardzo. Dojechaliście już? Tak. Tak. Czemu nie jeździcie przepisowo? A dlaczego mam jeździć przepisowo, jak znam fajne skróty? Przez właśnie to zgubiłem gdzieś pomiędzy ząkami. Okej, Wojtek, zatańczę ci. Poczekaj. A to nie działa. O, kupa. No. Uberasz, a czy niespodzianka? Niespodzianka. Your Uber driver has arrived. Tam jakieś panie biegną. Chyba są zaniepokojone. Dobra. Oj, przepraszam. Poddajemy. A może Tomeczku byś wysiadł? Oczywiście musi wjechać. Co mi się dzieje? Dlaczego ty stałaś na ogrodzeniu? Coś ty zrobiłaś w ogrodzeniu? Tańczyłam. O, gram w golfu. Tini wini. A ten co? Z menopauzą? A może by tak dzień dobry gościa albo coś? To po co ty? Jak wchodzisz na testa, to mówisz dzień dobry? No właśnie. Mówisz, no to... ale miałem dzień, ujowy dzień. Nie. No jak nie? Nie. A dobra, ale dzisiaj widzę, misje poszły bez jakichś większych faili. No, Magda nam... dała radę. Czyżby... Oj, Tomek. O, bo jak cię ta nauczycielka zaraz z linijki przypieprzy, to się obrócisz o 365 stopni. Pojadę do tego SN, jak cię przecioram po prostu po ziemi. Ej, teraz to jest jak propozycja, Magda. Przeciora cię tak po ziemi, że z SN w Holandii wylątujesz. Też. W Amsterdamie, w dzielnicy czerwonych latarni. O, Boże.
O, tak złapać za łeb i tak go... No. Co? No! No co? Co? Krzywdę mu zrobić. Dobra, pieniądze na najwyższym poziomie. Czekam na was, jesteście tutaj. Już prawie. Już prawie. I'm coming. W ogóle wiecie, że jak bawicie się tym kursorem w tym na stronach internetowych, to ten kursor wam fuckersa pokazuje? Nie wiem, ja się nie bawię kursorem. Też się nie bawię kursorem, jestem. Na stronie internetowej, no. Czego mnie popychasz? Możesz mnie w twarz wcisnął. Potrąci mnie. To trąbisz, to nie jedź tędy, babo. Odzi z łokcia! Ej, nie w plec, kuźwa. No nie w szczepionkę! No. Lecę do was. Dobrze, bo to jak bije powietrze. A! Jezu. Fiko. No ale ty z tym pistolecikiem, to ty kurna se uważaj. O, hajsy. Kur... zostaw to. Najbiedniejszy i tyle traci. Oj, rozlał mnie. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Słyszymy się oczywiście w następnym za tydzień. Mam już nadzieję, że bez żadnych tutaj opóźnień i innych rzeczy. Była ze mną oczywiście Madzia. Nie strzelaj do mnie! Byłem! Był Tomek. Byłem! Byłem też ja, jako zgon człowieka. Przynajmniej nikt ci nie rozsmarował jak ostatnio. Co? Dlaczego z... O... A ty jesteś bezczelna, wiesz o tym? Ty, co to za trąbka ci wjechała teraz? Tini wini. Dobra, słuchajcie, tym akcentem wam dziękujemy. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć i pa, 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 pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.